w Europie rodzą się i ekspandują bardzo szybko wysepki innej cywilizacji, całkiem nam obcej i wrogiej, dlatego, że wielu ludzi, to już są miliony ludzi, dysponujących wprawdzie mniejszymi narzędziami oddziaływania, czyli mniejszą siłą, ale dysponujący gigantyczną determinacją w walce o sprawy, w które wierzą. I to jest to, o czym mówimy, islamizacja Europy. W Europie już było bardzo wielu ludzi, którzy chcieli urządzić swoje otoczenie wedle kodeksu moralnego dedukowanego z islamu. I oni byli gotowi i umrzeć za te sprawy i byli gotowi zabijać na te sprawy. Oni wprawdzie nie mają tak wielkiej siły i tak wielkiego oręża, ale ich determinacja jest czynnikiem, który sprawia, że rzeczywiście narzucają swoją wolę, bo oni są żywą tkanką rodzącej się tutaj cywilizacji, obcej. Bo ta cywilizacja korzysta z resztek naszej, która w zasadzie umiera, w taki sposób, że oni to traktują jako resztki żywego jeszcze mięsa pozostałego po umarłym już organizmie cywilizacyjnym. Jeżeli my chcemy, żeby ten umarły organizm cywilizacyjny wskrzesić, to musimy w sobie wskrzesić wolę pracy i wolę walki na rzecz spraw innych niż dyktuje nam instynkt. Musimy zredefiniować pojęcia, musimy sobie narzucić i nakazać pracę na rzecz tego, co wynika z różnicy między człowiekiem a zwierzęciem, czyli z kodeksu etycznego, który nie jest wolą parlamentu ani żadnej większości, który został nam nadany, a jeżeli ateiści nie wierzą, że nadał nam je Bóg, to wynikają z prawa naturalnego, czyli z natury ludzkiej, której człowiek sobie sam nie wymyślił. I trzeba to uszanować i stanąć do pracy i walki właśnie w służbie własnego człowieczeństwa, nawet gdyby przyszło w tej służbie nam polec. Bo warto nawet zginąć za słuszną sprawę, niż żyć w obojętnym cofaniu się przed otaczającym nas złem. I tego hartu ducha Państwu życzę, a Europie życzę współczesnej Joanny d'Arc i współczesnego Jana III Sobieskiego, żeby ktoś nas w końcu poderwał do walki i żebyśmy zaczęli walczyć, bo tylko wtedy mamy szansę wygrywać, bo proszę Państwa, jest tak, że kto walczy, może polec. Ale kto rezygnuje z walki, ten już poległ. Nie bądźmy trupami Europy. Stańmy do walki, spróbujmy tą walkę wygrać. Dziękujemy bardzo, panie pośle, za przenikliwą analizę jakże ważnego zagadnienia etyki w życiu publicznym, przypomnienia nam, Europejczykom, że mamy rozum, że mamy ludzką naturę. Powinniśmy pamiętać o tym, że sprawy publiczne, szczególnie w obecnym kryzysie, odnoszą się również do transcendencji, ponieważ ja przypominam sobie taką epicką scenę z filmu Gladiator, gdy główny protagonista przed wielką bitwą z barbarzyńcami niemieckimi, nomen omen, mówi: koledzy, to co robimy w tym życiu odbije się echem wieczności, prawda? I miejmy właśnie to na uwadze. Jeszcze raz. Jedno słóweczko jeszcze dopowiem. Jeżeli już przyjeżdżam do Państwa z Brukseli, to nie miejcie mi tego za złe, bo ja brukselskich wartości nie chcę Państwu tutaj przynieść, a raczej antybrukselskie. Usprawiedliwiam się właśnie, że ja tam jestem, bo tak mi los nakazał, ale zupełnie inne wartości niosę i wolałbym do Brukseli zanieść te wartości, o których tu Państwu mówię. Dziękuję.